Nie skapnie. Nie, nie skapnie. Nie czarujmy się. Nie powiem. Powie, wie pan, jak ja tak szybko... Niech pan posłucha, jak ja tak szybko jadę, to nie... nie zdąży. To kapie na nas. Inspektorzy w nieoznakowanym radiowozie zauważyli kierowcę ciężarówki, który jechał zdecydowanie za szybko. 77, dobra. Krokodylki zatrzymują auto i okazuje się, że samochód jest w fatalnym stanie technicznym. W pozycji nie ma jednej z przodu tutaj żarówki. Ma pan pęknięte lusterko z tamtej strony, gdzie ma pan lampeczkę od światełka. Upadło coś i obtukło rano. No zawsze coś się dzieje. A przy tym aucie dzieje się wyjątkowo dużo. Lista usterek jest bardzo długa. Lewa lampa jest uszkodzona, bo nie ma ani pozycji, ani stopu, nie? Jak się złom sypie, no to coś upadnie. Nie? Wycieki płynów eksploatacyjnych, co tu się dzieje? No chyba jest... zaczęło kapać. To trzeba naprawić, bo tak... Jeździć nie można, bo jeżeli będzie kapać, to... na tę chwilę... Pewnie zatrzymamy dowód rejestracyjny. Przesady. No. Wie pan. Przesada to była kilkadziesiąt minut wcześniej. Mężczyzna rozpędził się bowiem zdecydowanie za bardzo. Do tego autem w tak fatalnym stanie. Jak pan widzi, cały czas rejestracja jest w granicach 69 do 70. Później było z górki, z wiatrem. Noga trochę cięższa. Szału nie ma. No... Za jazdę o 26 km za szybko mandat to 150 zł. Do konta kierowcy będą też dopisane 4 punkty karne. Inspektorzy wypisują dokumenty, a kierowca wymienia żarówki. A tam udało się naprawić? No oczywiście, żarówka nie jest. Pan, to nie jest świeżyzna, nie? Wie pan, no ale... To nie jest świeżyzna, no ale nie, żarujmy. Nic tak nie można. Ale wie pan, nie? Jakby to się lało, wie pan, tą kapię obmoczy trochę tą ramę, no to... Co później skapnie na... Nie skapnie, no. Nie czarujmy się. Nie powiem. Pan, wie pan, jak ja tak szybko... Niech pan posłucha, jak ja tak szybko jadę, to nie... nie zdąży. To kapie na nas. Odrywa się od tej ramy i leci na... Mężczyzna zwierza się inspektorom, że do przejścia na emeryturę został mu rok pracy. Świętować jednak nie będzie. Zamiast tego ma zamiar pracować za granicą. Jadę do Szkocji. Tam mnie łapią. A jak nie łapią pani? Nie łapią. My też nie łapiemy, tylko kontrolujemy. No zgadza się. Ja nie mam pretensji do pana. Każdy ma swoją pracę. Mężczyzna dostaje jeszcze pokwitowanie za zatrzymany dowód rejestracyjny, a krokodylki jadą dalej. Nagrałeś pirata drogowego? Zarejestrowałeś interesującą sytuację na drodze? Podziel się nią z innymi. Na wasze maile czekamy pod adresem nadrogach@grupaonet.pl.